Dzisiaj spotykamy się na konferencji prasowej, aby powiedzieć o kolejnym elemencie wsparcia. Jest to dotacja obrotowa. Jest to pomysł, który jest realizowany w całej Polsce według zasad przyjętych przez Ministerstwo Rozwoju i przez marszałków poszczególnych województw. My ze swojej puli pieniędzy europejskich wygospodarowaliśmy 24,5 miliona złotych na to przedsięwzięcie. To są dość szczegółowe zasady udzielania tej dotacji obrotowej. Ja to kiedyś nazwałem, że jest to dotacja na rozruch, czyli na zatowarowanie swojego biznesu, na zakup niezbędnych środków obrotowych, ale również i środków trwałych. I chcielibyśmy, aby ten proces akceptacji tego projektu był bardzo dynamiczny. Dzisiaj o tym mówimy. Dzisiaj są kryteria na zarządzie województwa. Do środy Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki składa wniosek do instytucji zarządzającej. Bardzo szybko oceniamy i już 25 czerwca o godzinie 9 przez ePUAP nasi przedsiębiorcy będą mogli się starać o to dofinansowanie, o tą dotację obrotową. Będzie trochę czasu właśnie na skompletowanie dokumentów, aby ta sprawność była i po naszej stronie, i po stronie wnioskodawców jak najwyższa i żeby ta efektywność później była jak najszybsza. Projekty będą składane poprzez system ePUAP. To jest bardzo ważne. Tylko i wyłącznie 25 czerwca startujemy o godzinie 9. Od tego momentu mogą takie wnioski być składane. Tylko w formie elektronicznej, tylko poprzez ePUAP. Bardzo ważne, żeby przedsiębiorca dołączył wszystkie załączniki, ponieważ jeżeli tego nie zrobi, taki projekt musi zostać odrzucony. I jednocześnie też, jeżeli projekt zostanie złożony przed tym terminem, również będzie musiał zostać odrzucony. Na co będzie mógł przeznaczyć takie środki? Oczywiście na całe spektrum kosztów kwalifikowanych, które dotyczą właśnie kapitału obrotowego, czyli to, co jest niezbędne do prowadzenia działalności, to może przeznaczyć on na wynagrodzenia, na zatowarowanie, na zamówienie usług, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, na zapłacenie czynszu, mediów. Tego typu koszty kwalifikowane są właśnie w tym grancie. Taka wartość dla jednego przedsiębiorcy to jest od 23 tysięcy do prawie ponad 160 i uwaga, mogą tutaj startować tylko i wyłącznie firmy mikro i małe, które mają siedzibę na terenie województwa albo oddział właśnie na terenie naszego województwa. Granty na kapitał obrotowy to uzupełnienie oferty dla przedsiębiorców, uzupełnienie oferty samorządu województwa opolskiego, która w związku z wystąpieniem epidemii jest skierowana do naszych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w związku z tym w trudnej sytuacji finansowej. Oferujemy oczywiście pożyczki obrotowe do 500 tysięcy złotych z bardzo niskim albo nawet zerowym dla niektórych oprocentowaniem poprzez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju oraz Fundację Rozwoju Śląska. Oferujemy bezpłatną pomoc prawną dla przedsiębiorców, która cały czas jest udzielana za pośrednictwem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. A dziś informujemy o tym, że od 25 czerwca startujemy z grantami na kapitał obrotowy. To pieniądze bezzwrotne, o tyle istotne, które pozwolą uzupełnić luki, które powstały w wyniku trudnej sytuacji związanej z pandemią.